Cześć, witajcie ponownie na naszym kanale. Tytuł tego filmu jest trochę clickbaitowy, ale jest to spowodowane tym, że chciałbym, żeby ten filmik był zobaczony przez jak największą ilość osób. Tak naprawdę dzięki zobaczeniu tego filmu możecie uratować swój dom i tak naprawdę nie przesadzam, ponieważ byłem w niedużym odstępie czasu na trzech serwisach instalacji elektrycznej i tak naprawdę każdy z tych serwisów mógł skończyć się bardzo źle dla mieszkańców tego domu lub nawet dla całego domu. Już Wam tłumaczę dlaczego. We wszystkich przypadkach okazywało się, że niechlujstwo elektryka albo osoby elektrykopochodnej, bo tak naprawdę w jednym przypadku mam wątpliwości, czy ta osoba miała cokolwiek wspólnego z instalacjami elektrycznymi i czy cokolwiek wiedziała, mogła skończyć się pożarem danego budynku. Zaraz zobaczycie dlaczego, zaraz Wam pokażę jak te serwisy wyglądały, mam parę zdjęć zrobionych, nie mam filmiku, ale wyjaśnię Wam o co chodziło w tych konkretnych zdjęciach. I zanim przejdziemy do widoku mojego ekranu, żeby Wam pokazać o co chodziło na tych serwisach, to chciałbym na wstępie powiedzieć, że jeżeli jakaś osoba nie ma wykształcenia albo nie ma praktyki związanej z elektryką, to nie jest elektryk. Szwagier, który potrafi pociągnąć Wam parę przewodów, nie jest elektrykiem. Kuzyn, który potrafi pociągnąć parę przewodów, też nie jest elektrykiem, jeżeli potrafi poprowadzić przewody. Żeby ktoś był elektrykiem, musi mieć po pierwsze uprawnienia elektryczne, a po drugie wiedzę związaną z elektryką. To nie ma być osoba, która coś tam kojarzy z instalacjami elektrycznymi. I teraz Wam pokażę dlaczego. Ok, no to zapraszam na mój ekran. I teraz, co tutaj na tym zdjęciu widzicie? Jest to kupka rzeczy, która została po moim serwisie, czyli wszystkie elementy, które zostały zdemontowane lub w jakiś inny sposób usunięte podczas mojej obecności na danym serwisie. I co tutaj się stało? Już Wam pokazuję. Mam tutaj zrobione zdjęcie, może nie to, na tym zdjęciu to trochę lepiej widać. Jest to zdjęcie sterownika do sauny. Klient miał saunę, oczywiście ładną, drewnianą i ta sauna była nagrzewana elektrycznie i ten sterownik, który widzicie teraz na ekranie, nagrzewał daną saunę. I popatrzcie, co tutaj się stało. W tym miejscu było również złącze śrubowe, które widzieliście na obrazku poprzednim, czyli tym, i to jest to złącze śrubowe. I teraz popatrzcie, co z tego złącza śrubowego zostało. Tak naprawdę nic. Okazało się, że to złącze śrubowe było źle dokręcone. Tak naprawdę ja się domyślam, że tutaj były dwie różne średnice przewodów kręcone. W pewnym momencie pod wpływem przepływu różnych prądów ten styk się nagrzewał, chłodził, nagrzewał, chłodził i w pewnym momencie ten styk coraz bardziej miał coraz większą rezystancję, przez co coraz bardziej się nagrzewał. I w pewnym momencie ten styk nagrzał się do takiego stopnia, że stopił plastik, na którym ten styk był zamontowany. No i niestety stało się to, co się stało. Powiem tak, szczęście w nieszczęściu jest takie, że tylko wypadł styk, a nie zapalił się cały sterownik i od tego sterownika nie zapaliła się sauna. Powiem szczerze, ta sauna była cała drewniana i mogło się to źle skończyć. Możecie w tym momencie pomyśleć, że to przesada. Może przesada, może nie, ale możecie się domyślić, że drewno w połączeniu z ogniem i wysoką temperaturą, no to nie jest za dobre połączenie. I co tutaj tak naprawdę jeszcze widać? Jest tu kolejna rzecz, która może doprowadzić do kolejnej tego typu awarii. A mianowicie tutaj ten styk, do którego wchodzi przewód typu drut oraz przewód typu linka zakuta tulejką. I to niestety są dwa przewody o diametralnie różnej średnicy. Powiem tak, tego typu złącza nie są dopuszczalne z tego powodu, że tego typu połączenia nie dokręcicie idealnie. Któryś z tych przewodów na pewno będzie mocniej dokręcony, któryś słabiej. I tak jak w tym przypadku, w momencie pierwotnego dokręcenia wszystko jest ok. Przez pierwszy miesiąc, dwa, trzy, rok, może dwa, będzie wszystko ok. Ale po pewnym cyklu nagrzewania i chłodzenia ten styk po prostu się poluzuje i ten kabelek, który tutaj jest, będzie miał na tyle mały styk, na tyle dużą rezystancję, że po prostu się będzie bardzo mocno grzać i niestety może się to skończyć dokładnie tym, co tutaj. Więc to jest jedna rzecz, na którą chciałbym Wam zwrócić uwagę. Powiem tak, rozwiązania na to są dwa. Albo robicie tak, jak powinno być zgodnie ze sztuką, a nawet jeżeli zrobicie zgodnie ze sztuką, to pamiętajcie o jednej zasadniczej rzeczy.
Co 5 lat macie obowiązek przeprowadzić badania swojej instalacji elektrycznej. No i teraz się oczywiście niektórym z Was narażę, no bo po co? Powiem tak, w normach jest to określone, że jest to obowiązek. Powiem tak, nie ma za to żadnej kary. Taki obowiązek jest, ale nie jest to uregulowane nijak karnie, więc jeżeli takiego przeglądu nie zrobicie, no to nic za to Wam nie grozi. Nic prawnie, tylko że narażacie swoje zdrowie i życie, ponieważ może się zdarzyć dokładnie coś takiego jak tutaj. Przy każdym przeglądzie instalacji elektrycznej osoba, która taki przegląd robi, ma obowiązek przebadać wszystkie punkty gniazdowe, wszystkie przewody oraz sprawdzić wszystkie połączenia śrubowe, które są na przykład w rozdzielnicy. Tak naprawdę powinna ta osoba to zrobić również we wszystkich gniazdkach, chociaż z doświadczenia wiem, że nikt tego nie robi, ale powiem szczerze, dla bezpieczeństwa powinien to zrobić. Więc pierwsza sytuacja jest tego typu. No to lecimy dalej. Tutaj chcę Wam pokazać najpierw skutki. Co się stało, a później Wam pokażę dlaczego. To co tutaj widzicie, to jest pasek LED-owy podłączony kabelkiem dwużyłowym. No pasek biały, więc mamy plusa i minusa. I co tutaj się stało? Stopił się kabel i zrobiło się totalne zwarcie pomiędzy plusem i minusem. A tutaj to co widzicie u góry, to jest fajna drewniana półeczka. No i teraz mamy znowu połączenie dużej, wysokiej temperatury, może w przyszłości ognia, no i drewna, no i powodzenia. Ta półeczka była zlokalizowana w salonie, w centralnym miejscu, więc możecie sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby taka półeczka zaczęła się nagle palić. A co było przyczyną? No nie uwierzycie. Popatrzcie, to jest sposób polutowania paska LED-owego od góry. Tutaj teoretycznie kiedyś były piny, które należało zlutować. I tutaj jeszcze możecie zauważyć, no może nic się nie dzieje, po prostu dużo cyny. No okej. To teraz popatrzcie, co się dzieje z drugiej strony paska. Tutaj jest lepsze zdjęcie. Popatrzcie. Tu jest plus, tu jest minus. Jak możecie zauważyć, między plusem a minusem biegnie taka fajna półcentymetrowa ścieżka cyny, która łączy plus i minus. I to właśnie łączył tak zwany szwagier. Powiem tak, może... nie chcę obrazić żadnego szwagra, ale chodzi mi tutaj o to, że ten pasek był lutowany przez osobę, która składała tą półkę. Więc no teoretycznie stolarz przeważnie ma doświadczenie z lutowaniem LEDów, bo teraz obecnie bardzo często LEDy są wykorzystywane w takich półkach. No ale tutaj robota została wykonana fatalnie. Więc powiem tak, to wyszło w miarę szybko, tak naprawdę przy pierwszym odpaleniu paska LEDowego. Tylko że dokładnie ta sama sytuacja mogła mieć troszkę inny charakter, że tu by była po prostu dosyć mała rezystancja, ale jeszcze nie na tyle mała, że od razu by nie było metalicznego zwarcia. Tutaj na szczęście było od razu metaliczne zwarcie, ten przewód zaczął się dymić, klient to zauważył i nie było większego problemu, ponieważ przyjechałem, naprawiłem tutaj tę sytuację, oczywiście trzeba było zlokalizować, o co chodzi, no ale powiedzmy w godzinkę sytuacja była ogarnięta. Tylko to jest znowu kolejna sytuacja, która mogła skończyć się bardzo źle. Przez niechlujstwo osoby wykonującej instalację elektryczną. Niskie napięcie to również jest instalacja elektryczna. To, że jeżeli się tego dotkniecie, to Was nie zabije, to nie znaczy, że to jest bezpieczne, bo jak widzicie, na tym zdjęciu, co z tego, że tutaj płynęło 12 czy 24 V, jeżeli zwarcie spowodowało bardzo mocne nagrzewanie się przewodów, co mogło spowodować nagrzanie się i zapalenie półki drewnianej. I to jest kolejna rzecz pokazująca, że osoba wykonująca instalację elektryczną i każde połączenie w domu, nawet pasków LED-owych, powinna się znać na rzeczy. Dobrze, no to lecimy dalej do trzeciego przypadku. No tak to jest akurat zdjęcie, co zobaczyłem, gdy zdjąłem klosz z paska LED-owego. No nieprzyjemny widok. Dobrze, to lecimy dalej. I tutaj mam zdjęcie elementów, które zostały mi z kolejnego serwisu. Tutaj możecie zauważyć, że jest kilka przewodów neutralnych zlutowanych z sobą. Powiem szczerze, połączenie ok. Trwałe, metaliczne, zlutowane, nic się nie dzieje. Tylko tutaj był problem taki, że ten styk był bardzo słabo dokręcony.
Może się poluzował w trakcie eksploatacji, ponieważ na tych przewodach płynął zbyt wysoki prąd, zbyt mocno się to nagrzewało, chłodziło i później doszło do poluzowania styku, co spowodowało bardzo silne nagrzewanie. Jest to możliwe? Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Ale na pewno tutaj klient sobie zawalił jedną rzeczą, a mianowicie taką, że nie kontrolował swojej instalacji elektrycznej lub nie zlecał kontroli tej instalacji. Tak jak wspomniałem, co 5 lat macie obowiązek sprawdzić swoją instalację elektryczną. Podczas takiej kontroli elektryk wziąłby śrubokręt, posprawdzał wszystkie połączenia śrubowe, podokręcał i od razu zauważyłby, że ten styk był poluzowany. Powiem szczerze, po przyjechaniu na tą inwestycję wziąłem śrubokręt i okazało się, że 3/4 śrubek, które w tej rozdzielnicy były po prostu za słabo dokręcone. Znaczy ja obstawiam, że one się poluzowały, że elektryk w ten sposób tego nie zostawił, bo nie chce mi się wierzyć, żeby elektryk nie dokręcił większości śrub. Więc obstawiam, że sprzęt był kiepskiej jakości i po prostu te styki się poluzowały. Więc tutaj macie kolejny przykład, co może się wydarzyć w momencie, gdy instalacja jest tak naprawdę niesprawna. Ponieważ jeżeli takiej instalacji nie sprawdzicie, to możecie tak naprawdę nie możecie założyć, że ta instalacja jest sprawna. No to lecimy dalej. Popatrzcie, tu jest kolejna rzecz w tej samej rozdzielnicy, z której pokazałem Wam tamte złączki. Popatrzcie, to, co tutaj się stało już na tych złączach. Możecie zauważyć, że kolor tak naprawdę tych złączek no nie jest taki, jak być powinien. On raczej powinien być srebrny, ale już pomijając ten fakt, czy on powinien być srebrny, czy niesrebrny, ale sam fakt wykonania tego połączenia jest karygodny. Jeżeli jakikolwiek elektryk wykonuje tego typu połączenia, no to według mnie powinien stracić swoje uprawnienia, ponieważ te wszystkie metalowe części powinny być schowane w aparacie, a nie wystawać centymetr nad czy pod aparatem. Więc to jest według mnie karygodne. Ale lecimy dalej. Tu niestety zdjęcie wyszło mi trochę niewyraźne, ale popatrzcie na kolory tych przewodów neutralnych. Powiem tak. To, że to wygląda jak czerwone, to nie tylko, że wygląda jak czerwone, to po prostu było w takim kolorze. Każdy ten element był zbyt słabo dokręcony i każde te złącze według mnie nagrzewało się do bardzo wysokiej temperatury podczas eksploatacji. I się po prostu nagrzewało. Już pomijając fakt, może nie pomijając, jest to bardzo ważny fakt, że do takiego jednego złącza śrubowego jest wrzucone niekiedy 5 albo i więcej przewodów, co niestety skutkuje tym, że bardzo trudno jest takie złącze dokręcić. Więc według mnie na etapie badania kontrolnego po 5 latach każdy przewód wyszedłby, że jest za duża rezystancja i że coś z instalacją jest nie tak. No ale tutaj to, takie badanie nie było zrobione. No i w pewnym momencie klient dzwoni do mnie, że z szafy mu iskry wylatują. No okej, no wylatują mu iskry, jeżeli takie cuda się dzieją. I teraz jeszcze chcę Wam pokazać jedną rzecz, bo wspomniałem Wam o tym, że wydaje mi się, że problemem tej awarii było też to, że tutaj był zastosowany osprzęt elektryczny niskiej jakości. I już Wam pokazuję dlaczego. To jest zdjęcie, które zrobiłem w tej samej rozdzielnicy w momencie, kiedy chciałem podokręcać wszystkie śrubki. No to zobaczcie, co tutaj się wydarzyło na tak naprawdę większości z aparatów. Popatrzcie. To złącze śrubowe powinno być w taki sposób ulokowane, no, że jednak śrubka powinna znajdować się gdzieś na środku, a ten aparat nie powinien być tak rozejdzony na boki. Podczas dokręcania tak naprawdę większość ze styków, zamiast się dokręcić, to zaczęło się wykrzywiać. Powiem tak, nie wiem, czy to było spowodowane tym, że te styki były nagrzane, ponieważ był zły styk i one już się wytopiły, czy po prostu ta aparatura była tak kiepskiej jakości, że podczas dokręcania te styki zostały powyginane i powykręcane z tych aparatów. Tak naprawdę w tej rozdzielnicy większość aparatury nadawałaby się do wywalenia, do zamontowania czegoś firm markowego, czegoś sprawdzonego, a nie jakiś szmelc za parę groszy. I to jest kolejna rzecz, którą chciałbym poruszyć. Ja wiem, że instalacja elektryczna nie jest w tym momencie tania, bo ogólnie miedź poszło bardzo mocno do góry i wszystko jest drogie, jeżeli chodzi o instalacje elektryczne. Ale
Powiem wam tak, nie oszczędzajcie na swoim zdrowiu i życiu, ponieważ to, co tutaj się dzieje w tej rozdzielnicy, to już jest bezpośrednie narażenie zdrowia i życia danego mieszkańca. Ponieważ aparatura, która się zachowuje w ten sposób podczas dokręcania, nadaje się tylko i wyłącznie na śmietnik. Ok, i teraz mam jeszcze jedno zdjęcie z innego serwisu. Tutaj jest rzecz trochę innego rodzaju, chociaż tak naprawdę można podciągnąć również pod te rzeczy, które omawiałem. Popatrzcie. To jest zdjęcie przewodu neutralnego z lampki. Tutaj tak naprawdę jest trzpień z lampki, tam na dole samym znajduje się lampka i na to zakładało się taki dosyć wąską obudowę, która podczas zakładania oraz ściągania przetarła przewód neutralny i okazało się, że na szczęście zaczęła wybijać różnicówka. Ponieważ ten przewód neutralny, dokładniej żyła z przewodu neutralnego, zaczęła dotykać obudowy z tej lampy, było zwarcie metaliczne pomiędzy przewodem neutralnym a przewodem uziemiającym i na szczęście różnicówka zadziałała prawidłowo i nie doszło do tragedii. Już pomijam fakt, że przewód uziemiający jest naciągnięty strasznie i tak naprawdę może to spowodować wyrwanie tego przewodu z złącza uziemiającego lampy. Po drugie, mamy źle zamontowaną albo, nie wiem, źle zaizolowaną. W każdym razie taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, więc obstawiam, że montaż tej lampy jest źle wykonany. A po trzecie, nie wiem, czy zauważyliście, w jaki sposób odizolowany jest przewód fazowy i w jaki sposób on był wkręcony do złącza śrubowego. Po pierwsze, mamy odizolowany w tym miejscu tyle, a w tym miejscu nawet centymetr więcej, więc tak naprawdę centymetr mamy połowicznie odizolowanego przewodu. Taka rzecz nie powinna mieć miejsca. Po drugie, mamy przewód typu linka, która była wkręcona do styku śrubowego bez tulejki. Kolejna rzecz, która nie powinna mieć miejsca. Więc tak naprawdę w jednej lampie są trzy rzeczy, które nie powinny się wydarzyć. Źle odizolowany i źle zakuty przewód fazowy, tak naprawdę nie zakuty. Źle założony przewód uziemiający, ponieważ jest zbyt mocno naciągnięty i obstawiam, że tutaj w tej tulejce, znaczy nawet nie obstawiam, bo wiem, że w tym złączu również nie było tulejki. I trzecia rzecz, źle zamontowany przewód neutralny, co spowodowało przetarcie tego przewodu i zwarcie do obudowy. No i to tyle perełek w tym odcinku. Tak naprawdę są to tylko trzy serwisy, które zdarzyły się w krótkim odstępie czasu. Takich serwisów, czy to u mnie, czy u innych elektryków, obstawiam, że jest mnóstwo. To, że co jakiś czas słyszycie, że jest jakiś pożar domu wywołany instalacją elektryczną, to nie jest przez to, że instalacja elektryczna jest zła, straszna i niebezpieczna. Nie. Instalacja elektryczna jest niebezpieczna w tym momencie, gdy zostanie źle zrobiona i w tym momencie, gdy nie jest kontrolowana co odpowiedni czas. Więc jeżeli chcecie być spokojni w swoim domu, że nic się nikomu nie stanie, jeżeli nie badaliście swojej instalacji elektrycznej przez najbliższe, no obstawiam w niektórych przypadkach 30 lat, bo często tak się zdarza, że jeżeli się rozmawia z właścicielami domów, które już po prostu mają swoje lata, to po prostu ta instalacja elektryczna była przebadana w momencie odbioru i później już nikt więcej tej instalacji elektrycznej nie badał, nie sprawdzał. Więc jeżeli chcecie być spokojni, przebadajcie sobie taką instalację elektryczną, to nie kosztuje dużo. Zadzwońcie do elektryka, poproście go, żeby zrobił wszystkie pomiary instalacji elektrycznej, przyjedzie z miernikiem, przemierzy wszystkie punkty gniazdowe, sprawdzi wszystkie połączenia śrubowe i będziecie mieli spokój, możecie spać bezpiecznie, że nic wam się nie stanie. Ale niestety na przykładzie tych trzech serwisów widzę, że dalej jest ten sam problem, więc na pewno będę te filmiki powtarzał, jeżeli takie sytuacje będą się powtarzać. Ponieważ to jest nagminny problem w Polsce, że szwagier, pan Andrzej, pan Kaziu, oczywiście nie obrażając tych właścicieli tych imion, że po prostu oni robią elektrykę, nie mając nic wspólnego z instalacjami elektrycznymi i nie mając uprawnień, ponieważ są tansi, bo zrobią to za stówę, dwie, a jeżeli przyjdzie elektryk, no to on chce 500 zł. No okej, okay, tylko ten elektryk za coś te 500 zł chce. Jeżeli ktoś ma odpowiednie kompetencje, odpowiednią wiedzę, zrobi to dobrze, ale też za to skasuje. Więc nie mówcie mi, że ktoś wam zrobi instalację elektryczną w nowym domu za 1000 czy 2000 zł, jeżeli elektryk dał wam wycenę na 5, bo okej, okay, ktoś tą instalację zrobi, ale na odwal się, byle jak, niezgodnie ze sztuką i niebezpiecznie. Więc zastanówcie się nad tym. Powiem tak,
sprawdźcie swoje instalacje, podokręcajcie śrubki, sprawdźcie, czy działają Wam różnicówki. Jeżeli nie, to zainterweniujcie do odpowiednich osób, żeby Wam to posprawdzały, przebadały i jeżeli trzeba, to powymieniały. Napiszcie w komentarzu, kiedy tak naprawdę ostatnio sprawdzaliście swoją instalację elektryczną w domach. Czy było to na pewno co 5 lat, czy może jednak zdarzyło Wam się, że macie już tą instalację 6, 8, 10, 15, 20 lat, no i niestety nie była sprawdzona. Jeżeli mieliście jakieś takie różne przeżycia podobne do mojego, również podzielcie się w tym w komentarzu. Jeżeli się nie zgadzacie z tym, co tutaj powiedziałem, również napiszcie mi o tym w komentarzu. Napiszcie dlaczego. Jeżeli filmik się podobał, dajcie łapkę w górę, naciśnijcie subskrypcję, żeby nie przeoczyć następnych filmików. Oczywiście naciśnijcie również dzwoneczek. Jeżeli go nie naciśniecie, no to niestety nie będziecie dostawać powiadomień o nowych filmikach. I do zobaczenia w następnym filmiku.